Ja jestem JJ-ka, a to jest 8000 jednogroszówek. I zaraz te wszystkie monety pójdą na dno naszego basenu. A kto pierwszy z ekipy znajdzie dwugroszówkę wśród 8000 jednogroszówek na dnie basenu, wygrywa wszystkie te monety. Pamiętajcie, że jak zostawicie łapkę, to jeden grosik z tego stołu wpada do waszego portfela. A skąd wiecie, że kiedyś ten jeden grosik nie zamieni się w wielką fortunę? Więc jeżeli chcecie być bogaci, to zostawcie teraz łapeczkę w górę i możecie napisać w komentarzu, jak myślicie, ile kilogramów monet znajduje się na tym stole. Jak widzicie, na stole znajdują się różne przedmioty, które będą nam ułatwiały wyławianie monet. Przez pierwsze 2 minuty będziemy mieli do dyspozycji tylko swoje ręce. A po 2 minutach każdy z nas będzie musiał pokazać swoją sakiewkę, zważyć ją i według wagi będzie mógł sobie wybrać ułatwienie. Plastikowy pojemnik, przez który możemy więcej widzieć, rurka do oddychania, maska do nurkowania, szufelka, okulary do pływania, duży magnes XXL, mały magnes, karta zamiany z innym przeciwnikiem oraz szklanka. Okej, a teraz idziemy wrzucać monety do wody. Ja wrzucę 1 groszówki, a 2 groszówkę dam Szakowi, żebym ja też nie wiedziała, gdzie ona się znajduje. Dobra, moi drodzy, będę robiła to po raz pierwszy w życiu. Wrzucała tyle monet do basenu. W ogóle wrzucałam monety do basenu. Spójrzcie, jak to ładnie brzmi. Mam nadzieję, że zdołamy do końca odcinka to wszystko wyciągnąć z tego basenu. Krystyna nie umie. Nie! Się robi tak. Musi być porówna wszędzie. O! No, wygląda to fajnie. Super zabawa. Wszystkie monetki są już w basenie. Zobaczcie, jak pięknie się mienią. Myślę, że możemy już zaprosić ekipę, wręczyć sakiewki i zaczynać. Okej, jest już ze mną cała ekipa. Siemano. I teraz oficjalne wręczenie sakiewek. Do szkoły przecież zaraz idziemy. Sakiewa. Ja nie. Wy, tak. Napiszcie w komentarzu, czy macie już plecaczki. Nie, nie wiem, czy wiecie, ale ja w poprzednim życiu miałem ksywkę Kapitan Hak, nie? Więc elegancko sobie tutaj wyciągnę. My teraz zamykamy oczy i uszy. Roga, nie zmieści się głowa ta. Worki na łby. O! Worki Patryka mi się nie zmieści. Mi się nie mieści, stara. Mieści, mieści. Dobra. Słyszałem! Ja też. Ja też. Dobra, jest jestem pierwsza. W basenie. Na 3, 2, 1. Już! Start! Porzucam się. Dobra, na początku wybieram. Muszę nazbierać jak najwięcej, żeby od razu kupić sobie magnes albo maskę. Nie ma takiej opcji. Patrzcie, ile teraz wyciągam. Obstawiajcie w komentarzach. Nie się, nie da się, ja mam dopiero kilka trusów. Dramat. Została minuta. O! Teraz jest grubo, patrzcie. 2 garści. Na szczęście. Na szczęście, dziękuję. Na szczęście. Ile macie? Ile macie? Skąd wy macie tyle? Zbierać. Jest trochę, co monet? No jest to. Co wy robicie w ogóle? Ile czasu, ile czasu? Koniec. Nie! 2 minuty minęły. Dobra, koniec! Idziemy ważyć. Ja mam pytanie, czemu kawę jest sucha? Ja mam tyle pieniążków, co ta, jestem sucha. Jak? Pinki nogo zbiera! Nogo? 300 IQ. Dobra, idziemy ważyć nasze monety. Ja mam wrażenie, że mam najmniej. Czuję, że będę miał najwięcej, nie? No, ja też mam wrażenie, że mam najwięcej. Jest taka szansa. 405 gram! Do 400 możesz sobie wybrać nagrodę. Tak jest, więc wybieram, myślę, okulary sobie wezmę. O, no nie. Tak, fajnie. Okularki sobie biorę. Przez które będę patrzył. 100 depozytu zostawiam. Dla mnie? Nie. Na następny okay. Raz. Dobra, teraz ja i moja. Justyna, mi się wydaje, że możesz garstka. Na szklankę liczyć. Uwaga. Jest chociaż 100. 115 gramów. Czyli szklanka. Szklanka. Dzięki. Co ja muszę zrobić? Wiesz, patrzyła przez szklankę. Dobra, idę sobie. Nad misji zostało. Dobra, słuchajcie, moja kolej. Mam nadzieję, że będę miał więcej niż Justyna, nie? 220 gramów. To możesz sobie wziąć plastikową rurkę. Nie,
Ja sobie wezmę szklaneczkę i sobie 120 zostawię w depozycie. No tak, super. To zobaczmy, ile ja będę mogła sobie zostawić. Dobra, kochani. O, to na tyle. 70 gram. Na następną rundę. Okej, moi drodzy, szklanka działa następująco. Przykładamy oko do szklanki i widzimy całe dno i w ten sposób możemy szukać naszej groszówki. Ej, to poważnie działa, ja myślałem, że to trzeba sobie tak nabierać po prostu. Nie, nie, działa, działa. Ale też sobie do tego może to służyć. No, gotowi? Gotowi. Ja gotowy. Do startu. Start. Start. Teraz ich rozwalę. Zrezygnuję z tego, nie ma szans. Muszę rękoma samymi. Nie, a teraz idzie jak porąbane, patrzcie! Ja nie umiem nurkować, ja wychodzę z wody i tracę 5 sekund, żeby się obiec wytrzeć. Stary, patrz co się dzieje, cała szklana będzie zbierana zaraz. Dobra. Dobra, koniec. Co, już? No, już, nie. Już. Stary, patrz na to, nie? Jest gitara, stary. Nie wiem, ważyć. Uczekaj, bo szukam jeszcze grosza. No. Patrz, tutaj się ukrył. Co wie, ja zostanę ze szklanką, bo patrzcie na moje oszczędności życia. Nie, no wiesz co, poczekaj, a jedyne co mnie ratuje, to dwójka w nich. Mi nic nie wychodziło. Dobra. W tej rundzie. Już w pierwszej rundzie było lepiej. 55, tak? I mam ile? 120. Mam 120, czyli mogę tylko szklankę, której już nie ma. No dobra, no to zbieram dalej, może później mi się uda. Ile jeszcze rund mamy? Czy ja tak zbieram? W trzeciej rundzie, no nie, no jeszcze kilka będzie. Okej, okay, to może mi się uda na kolejnej. Teraz ja. Naprawdę tylko tyle zebrałaś ten czas? To co ty robisz pod tą wodą? Nie wychodzi mi chwytanie tego, nie wiem jak to robić. Musisz tak zgarniać i tak ale łapać. Ale ona miała szklankę. No ale to nie musi jej używać. Aha. Jest sens to ważyć? 20. Coś ci nie pykło z tą szklanką, ja myślę, że mam trochę więcej z tym samym przedmiotem. No właśnie. Bo ja nie umiem oddychać pod wodą, znaczy no. No! My też nie umiemy oddychać pod wodą. 3 kilo. Co? Będzie trochę. 630. Okay. Plus 100 z poprzedniego, 730! Ma już okulary, wiem. Mam okulary, to mi się nie przyda. No. Ja myślę, że potrzebujesz tego. Tak, wezmę to. Plastikowa rurka. To mi się przyda. Teraz mam, patrzcie, okularki. To wsadam z buzi. Oddycham, to sobie pływam. I mam cały zestawik. Dobra, słuchajcie, miałem 120 z poprzedniej rundy. Wsypuję tutaj do środka. 420 gramów plus 120 z poprzedniej, to mam 540 gramów. Wezmę szuflę za 300 i 220 w pamięci. A żeby cię, naprawdę. Prawie na nią zarobiła. Może zróbmy tak, że będziemy dobrzy. Kupimy po magnesie. Co ty na to? Ale ja mnie nie stać od 220, ciebie też nie. Ty. On ma 550. Ja mam 550. A, no dobra, no to ja się dokładam ze swoich, resetujemy i kupujemy dwa magnesy. Każdy ma po zera i dla kobitek po magnesie. Tak, zaczynamy od zera. Tak jest. Dobra, Dziadzieka, pokaż, czy twój magnesik działa z Pinki. 3, 2, 1, go! Chciałem mieć, żeby nie miała nic. Proszę. I ty ile? Pinki była lepsza. A wiesz, że ty nurkujesz z zamkniętymi oczami, a ja ci nogą przed chwilą wziąłem wszystko spod tego magnesu. Teraz przetestujmy moją technologię. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sekund. Ciężko, lepiej było wypuszczać nosem powietrze. Jednak lipa na inwestycja. Nie ma to jak nasz magnesik! Tak! Tak. Dobra, zaczynamy. 3, 2, 1, go! Nie, no nic nie zbiera ten magnes! To nie może tak być, że my przegramy znowu. A, nic nie widzę, stary. Jest problem. Myślałem, że ją znajdę.
patrząc się, bo jeszcze nawet ani jeden nie podniosłem, ale to chyba nie ma najmniejszego sensu. Trzeba liczyć na łód szczęścia i wydobywać wszystkie, aż ktoś w końcu trafi. Bo naprawdę dwugroszówka, a jedna groszówka. Ja czuję, że ja mam ją w worku na przykład. Też mi się tak wydaje. Bo ciężko mi się zrobiło. Orzełkiem się, wiecie, bardzo słabo różni, nie? Boże, głowę mnie kręci. Daj, daj, ho, szybko, szybko. Przełóż tu magnes, szybko. Zobacz! O, zwycięstwo! Kurde! Wypadła mi szklanka! Szybko! Moja okazja, aby podwędzić monety. Ostatnie 10 sekund. Przez kogo ukradłem, bo widziałem, gdzie było. Która wyciągnie na magnesie więcej, wygrywa te wszystkie monety. Wysyła pierwsza. 3, 2, 1, go! Już? Wow, policz! Dyna! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, na 13. 13 drapinki. Raz, dwa, trzy, cztery. Pinki nie potrafi nurkować, nie jak ktoś. Nie lubi. O! Pokaż. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12! Czekajka, masz garstkę! Super, ja bym wygrałam! Idziemy ważyć! Całuję, patrzcie na to, co tu się wydarzyło! Technika! Na 100% tu jest kilo. Jak tu nie ma kilo, to waga ostro. 765 gram! Plus wtedy miałam 50, czyli mam 800. To... Maska do nurkowania! Maska do nurkowania! Teraz ja wsypuję i czuję, że mam miliony. Poczekajcie, bo tu jest jeszcze dokładka. Patryk, nie trzeba było! Daj spokój, przestań! Tam upadło coś jeszcze, no. Nie trzeba było, Patryk! O, tutaj jeszcze jest górosik. 940! Nie! Ale ja mam... Dobra, ja dokładam Klaudii swoje jeszcze punkty. A cóż ty taki hojny, cóż ty będziesz chciał? I kupujemy to na spółę. Wygraną się z tobą nie podzielę. Podzielisz się, bo dołożyłem się. Proszę odejść, proszę odejść. Dobra, sprawdźmy, co mi tutaj się udało zebrać. 640. I nic tu prawie nie zostało już, co jest? No może ja bym wziął pojemnik, przez który będę tak zaglądał. To let's go. Dobra, widzowie, ja mam teraz... No nie wiem. Ja teraz już nie idę na ilość, tylko na jakość i szukam dwugroszówki, bo będę miała najlepszą widoczność. Też jej nie rozumiem jak coś, więc git. Ja runda, widzowie, jazda! Ty, jakby się tak siły połączyli, patrz. Ja ci pokazuję gdzie. Dobra, to robimy tak. Ty patrz, a ja gdzie jest najwięcej, idźmy. Mam! Tak. Panowie, musimy płynąć tam, gdzie Justyna i w ostatniej chwili jak krzyknie, że ma, to trzeba jej było. A poczekaj, pokaż mi. To ja będę szła obok z wiadrem. O! Teraz jazda! Jak tam ty? Powiem ci więcej, tam zbieram. Nie ma... Ej. Tam nie ma dwójki jak coś, tych moich. Dlaczego zabierasz mi pieniądze? Pinki, musisz sobie zrobić sama. No tak, świetnie. Powiem tak, dobrze, że nie kupiłem tego magnesu, bo jest daremny. Okulary były najlepsze. Szukam dalej. Zostawiają mnie tak. Powiem tak. Nie, nie wysypuj. Ja już widziałem. Nie! Rzucam tę robotę! Dobrze! Na pożarcie! Wale wiadro! Dobra. Ej, jak to się stało, że mam najdroższą rzecz w tym odcinku w rękach przypadkiem? Gdzie ta majak? Nie! 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 To niemożliwe! Nie! Brawo! Jest! Ma!
masz? Ja pierdzielę! Brawo, JJ! Okej, okay, moi drodzy, więc to ja wygrywam dzisiejszy mecz. 8000 monet, które jest w tym basenie, a które ekipa musi dla mnie wyciągnąć. Patrz. Ja od razu mówię, że Jake nie wyjdzie stąd. Zabieram drabinkę jak w Simsach i nie wyjdzie stąd. Znajdź sobie nową ekipę. Dopóki nie posprząta JJ monet, nie wychodzi z baseniku. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, to napiszcie Dejnot Bagiera. Księciu. No i możecie też napisać, czym wy byście wyłowili dwugroszówkę z naszego basenu. Wpadajcie na kanały ekipy, link macie w opisie. A my się z wami żegnamy. Znaczy ja się żegnam, oni zostają w głowie. Na razie! Pod wodę ją! O!